przyszedł czas w Polsce na to, żeby można było powiedzieć, że wafle ryżowe, jak i wafle zbożowo-ryżowe uzupełniają dietę, jak i generalnie idą w kierunku wypierania drożdżówek i słodkich przekąsek. W szkołach obserwujemy zamianę wszystkich tych słodkich chipsów, różnych przekąsek niezdrowych właśnie takimi waflami. Rynki zagraniczne, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone od wielu lat specjalizują się w szerokiej półce bio i organic w Stanach Zjednoczonych. Ta moda do Polski przyszła. Tam jednak ludzie już od wielu lat dbają bardziej o siebie. Ten trend do Polski również już przychodzi, obserwujemy w sklepach. Każda licząca się sieć dzisiaj w Polsce ma dużą półkę i ta półka jest coraz szersza. To niekoniecznie się też przekłada na sprzedaż. Producenci, którzy produkują produkty bio, nie wszyscy są do końca zadowoleni. Ta świadomość dopiero rośnie w Polsce, używanie produktów bio i organic, z racji tego, że one są niejednokrotnie, dwukrotnie droższe, trzykrotnie droższe od normalnych produktów, tak samo wyglądają, czasami gorzej generalnie smakują. Widząc potrzeby jakby tego rynku polskiego, stworzyliśmy produkt, który ma smakować dużo lepiej niż produkt bio, a jest produktem bio. Począwszy od wafli zbożowo-ryżowych, poryżowe i kukurydziane, które spełniają te wszystkie normy i oczekiwania klientów polskich. Od kilku lat nasze produkty są obecne na wielu rynkach europejskich, począwszy od Litwy, Łotwy, Estonii, po Węgry. Z powodzeniem zaczynamy swoje relacje biznesowe z rynkiem brytyjskim. Następnym krokiem będzie otworzenie jednak zakładu, który będzie mógł robić na potrzeby rynku amerykańskiego, tam produkcję bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych.